Wojna. Powiedz, kiedy się idzie znowu się lać. Tylko jedna osoba w Polsce. Myślę, że nie ma żadnego youtubera, który jeździ Range Roverem i przyjechał nas z Wielkiej Brytanii. Człowiek bardzo szeroko znany, występujący pod wieloma ksywkami, znający naprawdę niektóre paranormalne rzeczy, których ja się bardzo boję. Oto, uwaga, DJ Palasite. Siemanko, jest jedna osoba. Jest ktoś jeszcze? Znaczy nie wiem, czy można, no nie youtuber, ale raper. A raper się nie liczy, mówimy o youtuberach, nie? No dobra, bo BDS jeszcze jeździ. Tak, właśnie jego miałem na myśli, dokładnie. Siemanko, witam. I słuchajcie, jesteśmy w taki formacik, na początek zobaczymy, jak DJ sobie radzi z opowiedzeniem o swoim aucie, bo jestem mega ciekawy, gdy jest sporo modyfikacji prowadzonych, ale później dam mu sztrucla. Ufam DJ-owi, ogólnie DJ jeździ bardzo dobrze autem. Wiele razy sprawdzaliśmy, na nocy na to jeszcze Nila spada, pozdrawiam Celoty. Jak raz go goniłem, jak ty A5 miałeś, nie? Czy S5? Tak, A5, Audi A5, tam. Weź, jedź za nim, RWD samochód, on tam 4 buty, pełna rura przez miasto. Kurwa, jak on ogarnie, bo tam Wilda, to okresie Wildy mieszkasz, nie? Tak, tak. A tam pełno jest zakrętów, nie? I DJ lewy, prawy. Nieprawda, wszystko prawy. Bezpiecznie, słuchajcie. To są wymysły Emila, nie słuchajcie. Nie przedłużajmy, zobaczmy, jak wygląda auto DJ-a Palasite'a. Dobra, szefie. Czyli mam opowiedzieć. Tak, tak. Model, silnik, moc, demodyfikacje. Dobra, słuchajcie, no modyfikacji tutaj, jedyna modyfikacja, którą zastosowałem, to byśmy musieli pójść na sam tył samochodu, ale to za chwilę. Najpierw opowiemy o bebechach, czyli może otworzymy maskę i opowiemy, co tam w środku jest, co? Bardzo. Ciekawostka. Ostatnio byłem na przeglądzie i zobaczyłem, że pod moją pokrywą pojawiła się dziurka. Skąd? Nie mam pojęcia. Czy jakieś zwierzę próbowało się ogrzać? Nie wiem. Wracając do silnika. Co skrywa ta jednostka? Jak myślisz? Diesel czy benzyna? Diesel. No oczywiście, że diesel. Przy takiej furze, przy takiej masie diesel się sprawdza znakomicie. Nie zawiódł mnie jeszcze nigdy. 3-litrowa jednostka, 298 koni i uwaga, 600 Nm. To auto rozpędza się pomimo swojej wagi, która wynosi 2419 kg, jeżeli dobrze pamiętam, bo z kierowcą zawsze śmieję się, że to jest 2,5 tony. To auto, uwaga, teraz pytanie do Emila, miałeś ty zadawać pytania, ile to auto rozpędza się do setki? Ważąc 2,5 tony i mając tak obstawiam, duży że opór przez ten moment obrotowy i pewnie no, nowoczesną skrzynię, pewnie dwusprzęgłową zakładam, obstawiam, że będzie to około 6 sekund. Dokładnie strzeliłeś, że to jest 6 sekund. Chyba się przygotowywał do tego. Nie przygotowywałem się. Dokładnie tak, to auto rozpędza się do setki w 6 sekund. Dalej też jest całkiem w porządku, ale ze względu na swoje gabaryty i środek ciężkości, który jest zdecydowanie wyżej osadzony, to auto pływa na zakrętach, tak jak Emil pokazuje. Około 80 km, 100 km na godzinę na no, takim lekko mocniejszym zakręcie i już czuć, że to auto po prostu wypycha. Z takich ciekawostek wam opowiem, chcesz niebezpieczną sytuację, nigdy nigdzie tego nie opowiadałem. Dobra. Będziesz miał taką... Tylko na kanale Sasza Tylko, tylko u Saszy. Kiedyś jechałem, wyjeżdżałem na Luboń, na autostradę i tam jest taki mocny wylot. No i jeden z gości postanowił, że nie odpuści i on ciśnie, ja cisnę. Na liczniku jest ze 140, a przed nami mocna wyjściowy zakręt na autostradę. No przepraszam, nie powinienem tak zrobić, albo on powinien odpuścić, albo
albo ja. No ja byłem na lewym, więc ja. Co się stało? Co się stało? I to auto też uczy, jak każdego kierowcę, ja zawsze jestem tego zdania, że tak długo jak jeździsz samochodem, tak długo je poznajesz. Wylatuje, ale na drugi pas autostrady. Ale to on zhamował, tak? Czy co? Nie, po prostu wyrzuciło mnie. W momencie siła odśrodkowa spowodowała, że cała masa, wiesz, w momencie mocnego skrętu i nawet dociskania buta, żeby ten efekt zniwelować, to i tak przez całą masę byłem wyrzucany na zewnętrzny pas. Całe szczęście... Ale nie uderzyłeś w nic. Nie, całe szczęście wszystko się dobrze skończyło, ale sama sytuacja A powiedz mi, potem jak zatrzymałeś się z tym gościem, to było takie spojrzenie, wiecie, szybko. Nie, pojechaliśmy dalej, nic. Czyli nie było tego, nie, nie wymieniliśmy się złowrogimi spojrzeniami, ale no, pan był bardzo, bardzo niemiły, ale takie sytuacje też się zdarzają. Wracając do samochodu, opowiedziałem wam o jednej modyfikacji, którą tutaj zastosowałem. Musimy przejść do tyłu, żeby wam to pokazać. Hejterzy teraz będą pisać komentarze, bo ja już kiedyś widziałem bardzo ciekawą rzecz. Emil, zajrzyj pod spód. Tam są dwie takie puszki, dwie puszeczki, tutaj jedna i tutaj druga. To są głośniki, bo to auto... A wiesz, że ja nie jestem przeciwnikiem? Tak? Nie jestem przeciwnikiem. Ale to ludzie są. Ludzie są przeciwnikami. A pokaż to w środku to. Jak to brzmi? Nie, nie, pokaż mi... Nie ma. To jest pod spodem. To są te dwa głośniki, tak, dokładnie tak. Pokaż jak chodzą, dawaj, come on, śmiana. Mamy naszą aplikację, poproszę inny dźwięk. Tak jest bez. Tak jest bez, okej? Okay? Inny dźwięk? I to brzmi całkowicie realistycznie. Słyszałem, że na tej niechlubnej, ale jakże popularnej platformie, która jest TikTok, straszny hejt wysypał się na DJ-a, że jest to zamontowany głośnik w samochodzie. A ja teraz opowiem się za pozytywną stroną tego aspektu i dlaczego uważam, że to jest jak najbardziej fajne. Po pierwsze, cała motoryzacja idzie teraz w stronę downsizingu, więc nasze dźwięki, nasze V8 po prostu znikają. I ten dźwięk trzeba dokładać. W najnowszej BMW M3, tak? Z potężną mocą, Competition. Dźwięk założony jest w głośnikach, nawet o tym nie wiecie. A i co, i narzekacie wtedy? BMW M3 Competition złe? Ale hejtujecie, nie? A wracając do tematu, zobaczcie, mamy tutaj diesla. Diesle też potrafią dobrze brzmieć. Ci, co znają się na motoryzacji, wiedzą, że diesel na przelocie potrafi dobrze brzmieć. Ale co to powiedziałem? Diesel na przelocie. Czyli po prostu dramatyczna sytuacja. Jak jest diesel na przelocie, który mało ładnie brzmi, i tutaj przy wydechu sobie huchniesz, 2-3 większe wdechy, to tak jakbyś wypalił dwie paczki fajek na raz. Inna sprawa, benzynówka, tak samo. Wyciągamy katalizatory. Szczerze, no jednak ta ekologia w jakiś sposób jest ważna, a jednak trucie się, szczególnie w dieslach, to jest trucizna, gdzie ludzie wycinają katalizatory, wtedy jest spokojnie, fajnie, fajnie. Tylko gorzej, że jak stoisz z ziomkiem, palisz sobie tam pajeczka, albo siedzisz na spocie, oczywiście palenia nie zachęcam. I wiesz, stoisz przy aucie, a odpalony samochód, trujesz się w opór. A w takiej sytuacji mamy tutaj pełne bezpieczeństwo, pełny ekologiczny samochód, który brzmi ładnie, a ludzie i tak się oglądają. Bo wieście, nagranie nagraniem, można się pośmiać, ale w rzeczywistości to jest samochód, są dźwięki miasta, jest dźwięk opon, to brzmi całkowicie naturalnie. Ruszamy w naszą wycieczkę. Chwilę po niej DJ wsiądzie do sztrucla. Zobaczymy, jak sobie poradzi w najbardziej hardkorowym Mustangu w Polsce. Ale najpierw mam kilka pytań, które po prostu mnie ciekawią do DJ-a. Słucham. A wiem, że DJ lubi dużo czasem powiedzieć. Ja lubię. Także okej. Okay. Moje jest pierwsze pytanie. Właściwie, no jakby jedziesz czasem na fejmy, jakby tak. prowadzisz konferencję. Pierwsze pytanie, czy przygotowujesz się jakoś tak mega specjalnie pod każdego zawodnika, czy jakby to wygląda troszeczkę bardziej na spontanie? Bo wiem, że no, masz mega gadane. To zależy, co robimy, bo jeżeli robimy studio, to do studio pytania są albo ułożone, albo na bieżąco też z reżyserki na uchu dostaję pytania. Na uchu, tak, no bo po to jest też ucho. W momencie, w którym na przykład rozmawialibyśmy w studio i mam jakieś wykreowane pytania, ale niekoniecznie pasuje pod sytuację, albo dajmy na to powiedziałeś coś ciekawego, to albo ja coś wtrącam i mimo, że reżyserka mówi, a zadaj pytanie Emilowi. A jakie najciekawsze pytanie dostałeś, takie powiedzmy od reżyserki, jestem ciekawy, co tam rzucali. Czasami lubią wyciągać takie zakulisowe rzeczy, takie smaczki. Konkretnego pytania ci nie powiem, no bo za dużo ich zadajemy, ale... No... Ale zdarzają się takie szpileczki. Tak, takie... zdarzają się. Aczkolwiek ja staram się i to jest właśnie, bo różnie niektórzy prowadzący podchodzą do tematu. Niektórzy kreują, nie wiem, mają taką wizję na siebie i przedstawiają się tacy, jacy są, czyli twórca bezpośrednio też jakby jest taki sam na konferencji. Mam tutaj na myśli Sylwestra Wardęgę. No Sylwek lubi sobie tam zawsze poddymiać. No poddymiać, no. Wyciągać te takie konkrety, a ja po prostu wykonuję swoją pracę. No jestem prowadzącym, mam do wykonania swoje zadanie, mam do przeprowadzenia na przykład wywiad i to robię. To wygląda tak, że jestem za,
zakontraktowany na ileś lat do przodu? Czy jak to wygląda? Nie, no tutaj z Fejmem działamy raczej po koleżeńsku. Tak, po koleżeńsku, tak. No ja jestem od samego początku. A powiedz, kiedy się idzie znowu się lać? Mam operację za miesiąc. Tak, bo cały czas męczę się z tą ręką. Tak, no z lewą ręką, ale za mnie cały miesiąc jest operacja. No i później w okres rekonwalescencji lecimy. Ale lecisz konkretnie. Dobrze, a jak teraz masz wagę? Tak, nie wiem, 68, 69 kilo teraz mam. Z kim byś mógł się lać? Poczekaj, pomyśl. Z tobą. Ze mną? Bym musiał dużo schudnąć. I teraz masz na clickbaita, zobacz. Bolko, DJ Palosoid, Bolko. Ale tak powiedz szczerze, robiłeś tą rękę. Co to za motyw? Opowiadaj o tym motywie. No jakby widziałem tego twojego posta, nie będę ukrywał, nie miałem czasu przeczytać. Znalazłem motyw, po prostu jakąś inspirację, która bardzo mi się spodobała. I no, postanowiłem razem z Patrykiem przerobić ją na jakby taki nasz motyw bezpośrednio. I uwaga, ciekawostka. Tylko nie wiem, czy teraz jakby geopolitycznie to będzie w porządku. No trudno, mówimy. Kanał jest luźny i tutaj nie ma cenzury. Od zawsze interesowałem się Rosją jako państwem. Uczysz się języka rosyjskiego. Uczę się rosyjskiego już od ponad roku, jakby poznaję też tę kulturę i poznaję też ciekawostki. I w momencie, w którym robiliśmy ten tatuaż... Bo chciałem sobie powiedzieć, to jest cerkiew, tak? No właśnie nie, to są zwykłe wieże, ale jest pewna ciekawostka właśnie związana z cerkwią, czy cerkwiami bezpośrednio. Okay. Mianowicie w Rosji. Okay. Bezpośrednio osoby, które są w więzieniu, tatuują sobie cerkiew. I w zależności ile ich masz, tym jakby twój status w więzieniu jest wyższy. Aha. Tam są też jakieś aniołki, takie motywy związane z Bogiem, ale taka ciekawostka, że wiesz, jakby ten schemat tej Rosji, który od lat gdzieś ze mną jest, to jeszcze dodatkowo się przełożył tutaj na... A szczerze, a teraz uczę się języka teraz rosyjskiego, jakby tak. Jakie masz odczucia? No bo jakieś na pewno musiałbyś u ciebie powiedzieć na odczucia, no bo jednak kiedyś wiadomo, Rosja, spasiba, wódka, haha, beka, Putin. Przecież jak sywa Sasza, no to wiadomo o co chodzi, nie? Przecież po Moskwie się też jeździło, szczególnie taką M4. I teraz tak, no jak dzisiaj, tak? Jakie masz odczucia? Uczysz się rosyjskiego, lubisz ten język, lubisz muzykę rosyjską. I teraz, jak się teraz, bo ten język, znowu, no jedziesz teraz do Rosji na wycieczkę kurwa jakąś? Chciałem, w tym roku jechać właśnie i to jest najgorsze. Chciałem jechać dzisiaj, chciałem jechać, no właśnie nie, jeszcze przed. Chciałem jechać do Czarnobyla, więc dwie miejscówki, które teraz, no wiadomo, no sytuacja jest jaka jest. Ale jak ja na mam to się... Mam mocne pytanie. Jak ja się na to zaopatruję, jak świat. To co jest najgorsze, ludzie piszą mi na przykład, i co? Dalej chcesz jechać do tej Rosji? No czemu, możesz zwiedzić kraj, prawda? No właśnie tylko, że tam jest, wiesz, propaganda i to jest bardzo ogromna propaganda. Trzeba by się zagłębić w strukturę. Dużej ilości Polaków bezpośrednio będzie ciężko zrozumieć, jak tam samo państwo funkcjonuje, ale co za tym idzie. Ja bardzo dużo słucham rosyjskiej muzyki, jestem gdzieś tam związany z tą Rosją. I dzisiaj ja na przykład już się sam, zobacz, zastanawiałem, czy mogę u ciebie to opowiedzieć, bo w sumie jest taki bliski temat. Ja na przykład robiłem sobie story na Instagrama. Ja lubię też rosyjską muzykę, lubię Mopaka i tak dalej. To są ludzie, którzy są anty całej wojnie. Przecież Mopak mówi na swojej historiach, że on w ogóle nie bierze w tym udziału, przecież on wyjechał do Rosji. Ten taki bardzo popularny napływ. Mopak i Feduk. Tak. A czy Feduka nie widziałem, ale wiem, że Mopak mówi, że nie. I na przykład wrzucałem sobie gnutę na story i mówię tak, ty wrzuciłem rosyjską piosenkę. Nie wiem, czy ja w ogóle powinienem kiedyś robić, wiesz o co chodzi, nie? No ja właśnie mam to samo. Ale przecież to jest artystyczna rzecz właściwie, nie? Jakby ten człowiek nie decyduje, on nie strzela. Ale ludzie powiedzą, że i tak wspiera, że Rosję. No nie wspieram w żadnym wypadku, nie? Ja się nawet denerwowałem, że właściwie Sasza, ale dobra, fajnie, że mówili, że jestem Ukrainiec, kiedyś o nie Rusek. Także Sasza Ukrainiec. No a pytanie, jest, słuchajcie, to jest coś za kulis. To takie rzeczy mogą wiedzieć tylko youtubery, nie? Bo youtubery czasem dodają się do takich bliskich znajomych i youtubery czasem wrzucają takie różne rzeczy, nie? DJ, powiedz mi, gdzie znajdziesz swoją przyszłą żonę, powiedz mi? Haha, dobra, wiem, do jakiego motywu chcesz nawiązać. Emil chce podbić do tego, że ja zawsze się śmieję, że chciałbym żonę z Rosji, ale Słowianki są pięknymi jakby kobietami i Polki też, i Ukrainki, i Rosjanki, generalnie cały wschód jest piękny. Dobra. Nie wiem, mam takie, no to chyba ze względu na ten wschód właśnie, na tę fascynację Rosją, to, że ten język tak płynie, aczkolwiek słyszałem, że mentalność jest taka. Jaka mentalność jest jaka? No mentalność osób z Rosji bezpośrednio, dziewczyn. Że jest taka luźna, czy co? No nie, że nie do końca możemy my jako Polacy ją w każdej chwili odczytać. Ja słyszałem ogólnie, że Rosjanki są strasznie ciężkie do wybajerowania, że jest mega ciężko. No i to właśnie chodzi o tą mentalność. Wiesz dlaczego? Bo Rosjanie, nie ujmując oczywiście, to są tylko, jak gdzieś tam to jest moja opinia i osób, z którymi ja rozmawiam, że Rosjanie mają bardzo duże ego też. Oni są bardzo pewni siebie. Naród królewski. Tak. A teraz uwaga, powiedz mi jedną rzecz. Ja powiem w taki sposób. DJ lubi pokazać dla bliskich znajomych na przykład. Rzucam fajne posty. Tak, fajne posty. Restoruje fajne posty i my tak mówimy, ale takie spokojnie, kulturalne wciąż jak najbardziej, tak zwana, jak się nazywa, to się nazywa zakryty akt, tak? No nie. No jakby nie, akty zakryte. Takie ładne softy. No wiecie, ładne, no laski rzucają, wiecie sobie w bieliźnie, nie wiecie. Nie wiem, o co chodzi, nie? I ja tak nieraz przeglądam i mówię tak, zadaję sobie jedno pytanie.
pany pisze do nich czy nie? Czasami. Wiedziałem! Ale nie mówię, bo nie wierzę, że on nie pisze, nie wiem. Ale to też jest ciekawostka, że bardzo łatwo nawiązać kontakt. Już wiecie, po co był ten rosyjski. Naprawdę wiecie, dlaczego ten rosyjski. Ale sobie, to ułatwia akurat, no to no prawda. No kurde, ty musisz pójść zaimponować. Angielski ogarnia, polski ogarnia, rosyjski ogarnia. Jest mega fajnie. No u mnie akurat jest trochę lepiej z hiszpańskim. Oczywiście jeszcze 10 lat niemieckiego się uczyłem, ale może ten fakt pominmy. A nie masz czegoś takiego, że z niemieckiego zapominasz po chwili? Zapomniałem. Ja miałem bardzo najlepsze oceny dobrego ja byłem czwórki, piątki, a teraz nic. Nie pani Maju. Ale jak dasz mi coś do przeczytania, powiem ogarnić, ci, no. Tak, no. To jest ciekawe. Nagranie w żadnym wypadku nie oddaje potęgi tego wydechu, o tym przekona się zaraz bliżej. To prawda, bo ja zawsze byłem ciekaw, jak to brzmi w rzeczywistości. Jademy. Teraz na prostej. Dajmy leciutko. Ale mocniej, mocniej. Fajnie, dobrze mi, strasznie. I lewko, lewko, lewko. I to jest chore! Stary, nawet nie użył się tej piątej gazu. No właśnie, i to jest to! I biorąc pod uwagę samochody, które są dopuszczone do ruchu drogowego, jeżdżą sobie po drodze, to nie da się lepiej zrobić bardziej skręcającego Mustanga. Za jakieś szczęśliwe. Mam mi się tak ciężko, jeszcze z przodu. Ja pierdolę. To wciąż nie jest pełen głośność, nie? Nikuję. Dobra, to zaraz zobaczymy. Przełożenie. Poprunął bokalem w chuj. Trakcji od razu. Nie ma, no nie ma, mamy dwa stopnie, mamy? To jest tak. Spójrzcie na moje oczy. Teraz tak. Emil się wystraszył! Emil się wystraszył! 10 tysięcy AP w górę, tak? Widzimy, tak? 10 tysięcy i wbiję na Instagrama na pocieszenie po tym materiale, nie? Jest to dla mnie przerażające doznanie, słuchajcie. Mamy tak, dwa stopnie. Na szczęście zimowe opony. Łyse. I tak. No to czemu mnie, proszę państwa, błąd? Emil powinien przeszkolić jako zawodowy kierowca, o ile mogę cię tak nazwać. Powinien mnie przeszkolić, że opony są nieprzygotowane. Uświadomić mnie pod kątem ekscytacji. Daniel, pamiętaj, że jest nierozgrzany asfalt. Ale spokojnie. Tak, ogólnie auto jest... Całe szczęście jest jeden aspekt, który nas ratuje. Czyli doświadczenie tak, moje. Tak. Nie, na szczęście DJ dobrze jeździ, więc mega petarda. Ogólnie DJ jeszcze jeździ na motocykle, jakbyście też nie wiedzieli. Jest kanał Moto Żiżej. Jakieś też jeździłem, no ale sprzedałem ze względu na to, że jeździłem. Wszyscy mówili, że jeździłem lepiej motocyklem niż samochodem. A jakbyśmy sobie to przełożyli na realia, to po prostu bardziej piratowałem, dlatego zrezygnowałem, bo życie mi miłe. Ponieważ uważam, że DJ też zbyt grzecznie nie jeździ motocyklem. Prawda? Tak, każdym pojazdem jeżdżę bardzo. Tak? Przepisowo? Tak. Tak, to było widać. No. Wyciągnąć więcej konia z silnika wrzącego. Tam nie nagrywaj prędkości umierza. To jest pojebane, to jest bestia. Dobrze fest, co? To jest bestia. Weźmy dobrego kadra, takiego sexy kadra. Prezesie, jak oceniasz? Dokładnie tak. No ja powiedz mi szczerze, jak robię auto, robię je dobrze? Nie. No jak nie? Robisz je zajebiście. Dobrze, bez! I zobaczcie ten uśmiech na twarzy. Nie, jest super, naprawdę. Zazdroszczę Emilowi tego potwora. Serio, piękne. Kiedyś byłem, bardzo marzył mi się Mustang. Co prawda wyrosłem z tego, ale jeszcze tak jakbyśmy się cofnęli z 10-15 lat do tyłu, to Mustang był moim marzeniem. Także mega fajna fura. Mega fajny samochód. Niestety Mustang aktualnie jest wystawiony na sprzedaż, chociaż teraz ogłoszenie zniknęło i pojawi się za jakiś czas, bo dowiecie się niedługo o nowych aktualizacjach w moim garażu. Więc na razie Mustang zostaje. Z tego powodu, że potrzebuję go, ale o tym dowiecie się w kolejnych materiałach. A Żiżejowi chyba nie zdradziłem, co chcę kupić. To trzeba teraz motorzysta wytniesz wiek. Zobaczymy jego reakcję. Żiżejku, wiesz co kupuję? No. Ja jestem p***nięty. Serio? Tak. Co, grubo? Kurde. Także no, widzieliście reakcję tutaj, sorry, ja po prostu nie mogę... Będzie grubo, będzie grubo! Będzie grubo! Bardzo grubo. O nie. Wytnij, montażysta wytnij ten dźwięk, bo to ktoś może się domyślić. Nie psujemy zabawy. Nie no, będzie grubo, tak. Grubo! DJ w szoku jest. Nie no, fajna fura, zajebista. Tutaj taki ma ten, od helikoptera włączamy, proszę państwa. Tego guzika nie dotykamy. Nie no, wiem. Nie dotykamy tego guzika. Ej, a to jest prawda, uwaga, to teraz pytanie do ciebie. No. To prawda, że jak masz Mustanga, no. Oryginalnie, okay. Kupujesz z jakby fabryki wyjeżdża, no. Tylko to by było dziwne dla mnie, no. Że jak wyłączasz trakcję, to tracisz gwarancję? Nie.
Jak gdzieś słyszałem, że w jakiejś marce tak jest. Nie, w GTR-ze, przepraszam, w GTR-ze. Sorry, pojechałem marki, sorry, moja wina. Zgadza się, ale w GTR-ze. Ja ci opowiadałem to. Znaczy ja już to dawno, dawno temu, wiesz, słyszałem. Masz czarną skrzynkę, jeżeli włączysz trakcję i zrobisz z niej kilka launch control i pojedziesz dłużej, to tracisz gwarancję. Ciekawe. Plus GTR-em nie możesz wjechać na tor wyścigowy, bo też tracisz gwarancję. Tak, no. Jak ci, ale no ktoś by to musiał też udokumentować. Masz czarną skrzynkę. Aha, okej. Okay. Nie możesz wjechać na tor. Słyszę, nawet jak ktoś udokumentuje, to masz przesrane, nie? Nie bądźcie konfidentami. Co ta mama? 60. Czemu ja? Chyba 60. Chyba 60. I jak? Podobało się? I'm falling. Oh my god. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema!